Zrobimy inny eksperyment. Ruszymy wahadło. W tej płaszczyźnie 20 stopni około. I tu podobnie. I zobaczymy, co one zrobią. I kotek. I zaczynają, i to w różne strony sobie się ruszają. Elipsy są akurat przeciwnych, to nie ma reguły. Czasem w tą samą stronę, w tym samym kierunku, w lewo, czy czasem jedno w lewo, drugie w prawo, a bywa, że obydwie w prawo. Dużo zależy też od godziny rozpoczęcia. Zawiesia są u góry. Lżejsza, przypominam, pół kilograma, niebieska, szara waży 5 kg, 10 razy więcej. Długość linki od zawieszenia do środka kuli około 2 metrów. Częstotliwość prawie 2,8 sekundy. Ciekawe rzeczy. Niebieskie koło robi już od dawna. Szara też jakoś zmienia wszystko. Przechodzi w elipsę do znowu. W międzyczasie bumiemy sobie PMH, leskalina, żeby tak raźniej było, żeby miały towarzystwo.
Wieska przechodzi w elipsę. Później one się wahają wzdłuż osi elipsy, następnie zmieniają kierunek z prawej na lewą lub z prawej na prawą elipsy i koło samoistnie. Biała magia. Fajna ta fizyka. Prawdziwa. Te blaszki leżą na tych wydrukowanych kartkach z kątomierzami, żeby nie ruszały się od ewentualnego podwiewu lub wilgoci. Wieska już prawie robi koło. Szara sobie przechodzi w koło. Ale przekrój kuli jednej i drugiej względem ziemi nie obraca się. Czyli względem garażu jest jakby w tym samym porze. Pomimo różnych ruchów.
Dzisiaj szara kula jakby chciała robić koło, ale zmienia położenie osi elipsy bardziej. Trochę inaczej. A niebieska przechodzi w elipsę w inną stronę. Ciekawe zachowanie. Ładnie wiszą. Zawieszenie swobodne. O, już przeszła niebieska. Oś elipsy i zacznie zaraz odwracać kierunek obrotów. W lewo pewnie teraz. Szara dzisiaj trochę inaczej się rusza niż zazwyczaj, ale idea podobna. Ciekawe. I niebieska to robi koło. Dokładne.
niebieska znowu zmienia kierunek. Wchodzi po osi elipsy. Inną stronę było, teraz inną. I zmienia kierunek obrotów. Przeciwną. Elipsa rośnie, rozszerza się i znowu będzie koło. I wiedzą, co to jest koło i elipsa, a do szkoły nie chodziły. Ciekawe te kule wahadła Foucault. Faktycznego, prawdziwego. Najciekawsze, że każdy może sam zrobić sobie taki eksperyment. Na dłuższych zawiesiach, na krótszych. Tylko, że jak większa masa, to ma większą ilość energii. Większa bezwładność. I wczoraj zaczyna znowu w drugą stronę. Cień kolana ładnie widać, no. Akurat siła Coriolisa tu nie ma żadnego związku. Są zbyt silne efekty. Ta siła miała jakikolwiek wpływ, może symboliczny, śladowy.
niebieska ma przekój szynicy 50 mm, a szara ma 110 mm. Pewnie z tego wyjdzie jakaś darmowa energia. Że ho, ho. Takie wahadło Foucault, a się kręci jak wahadło Foucault. To prawdziwe. To co innego dać maszynę elektryczną, która zrobi co się zechce. Taśma sobie leży.
najdziwniejsze, że to ma jednak całe koła. Jak się dobrze rozkręci. Wystarczy.